Bracia i siostry, w niebo wstąpienie jest jedną z tajemnic wiary. To znaczy, że do końca tu na ziemi jej nie zrozumiemy, bo jest tajemnicą. Czym jest do końca, pojmiemy dopiero w niebie. Ale przecież Chrystus nam tę prawdę objawił. Przekazali nam ją apostołowie, a nasza wiara jest rozumna. Dlatego trzeba podejmować wysiłek, byśmy osobiście przeżyli tę prawdę wiary, by ona owocowała w naszym życiu. Jak się to dokonuje? Przez modlitwę. Jedną z modlitw, która nieustannie nawiązuje do wniebowstąpienia, jest różaniec. Druga z tajemnic chwalebnych to właśnie rozważanie wniebowstąpienia Chrystusa. Ta prawda wnika nas, kiedy rozważamy Słowo Boże i kiedy uczestniczymy w świętej liturgii, a więc czynimy to, co teraz czynimy. Wniebowstąpienie Chrystusa nie było odejściem i pożegnaniem, tak jak to miało miejsce na ziemi, w relacjach ludzkich. Na przykład ktoś kogoś żegna, bo wyjeżdża ten na długi czas, a może na zawsze. Albo pożegnanie kogoś, kto idzie walczyć na wojnie i może na niej zginąć. Pożegnanie chorego, który umiera. Takie pożegnania i rozstania napełniają smutkiem. Natomiast apostołowie przy wniebowstąpieniu Chrystusa zostali napełnieni radością i z radością, powiada nam dzisiejsza Ewangelia, wrócili do Jeruzalem. Są zachwyceni Chrystusem zmartwychwstały, który mówi do nich: odchodzę, ale zawsze będę z wami, inaczej niż dotychczas. Już nie tak, jak było za mojego ziemskiego życia. Będę nie tylko w tej świętej ziemi, ale będę wszędzie tam, gdzie wy będziecie. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, mówi Chrystus przy wniebowstąpieniu. Wstępując do nieba, obiecuje moc Ducha Świętego. Wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym, a gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc. Wstępując do nieba, wyciąga swoje dłonie i błogosławi apostołów. Te wyciągnięte, błogosławione ręce są jakby dachem nad rodzącym się Kościołem. Choć nie oznaczają, że trwanie w Kościele i trwanie Kościoła będzie łatwe. I daje nam wniebowstąpienie obietnicę powtórnego przyjścia Chrystusa. Apostołowie po wniebowstąpieniu Chrystusa przeżywają zjawienie dwóch aniołów, którzy mówią: Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba. A więc obietnica ostatecznego zwycięstwa dobra.
A co dla nas znaczy w niebo wstąpienie? Owocem zmartwychwstania jest wiara, owocem zesłania Ducha Świętego jest miłość, a owocem w niebo wstąpienia nadzieja, chrześcijańska nadzieja. Cóż to jest nadzieja? To słyszeliśmy w drugim czytaniu. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania ten, który dał nam obietnicę. To fragment listu do Hebrajczyków dzisiaj czytanego. I jeszcze też w tym liście do Hebrajczyków znajdujemy inne porównanie nadziei, bardzo ciekawe, do kotwicy. Tak pisze, byśmy mieli trwałą pociechę, my, którzyśmy uciekli się do uchwycenia zaoferowanej nam nadziei. Trzymajmy się jej jak bezpiecznej i silnej dla duszy kotwicy, która przenika przez zasłonę. Dobrze wiemy, do czego służy kotwica. Przy łodzi, przy okręcie. Spuszczona wbija się w dno i sprawia, że łodzią, okrętem nie miotają wiatry i nie porywają go prądy wodne. A więc bezpieczeństwo. Ale w naszych czasach pojawiło się nowe znaczenie kotwicy. W filmach sensacyjnych, w filmach akcji, gdzie występują jacyś tak zwani supermeni. Mają kotwiczkę i linkę. I oto pościg. Ucieczka. Naraz ściana wysoka. Co zrobić? Poddać się? Nie. Rzucana kotwiczka, zahacza się o szczyt ściany i uciekający wspina się, przechodzi na drugą stronę i zwyciężył tych, którzy go ścigali. Otóż najmilsi, Chrystus daje nam do ręki taką linkę i kotwiczkę. To jest nasza wiara. I wcale nie musimy być zwinnymi siłaczami, by jej użyć. Możemy naszą kotwiczkę nadziei, przywiązaną do linii wiary, rzucić w ręce Pana Boga. On uchwyci. I choć czeka nas trud wspinaczki, to jest droga dobra i bezpieczna. Jej kresem jest niebo. Jeszcze raz wspomnijmy słowa drugiego dzisiejszego czytania. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania ten, który dał nam obietnicę. Godny zaufania jest Chrystus. Cóż on takiego obiecał w związku z odejściem, z niebowstąpieniem? Mówił do apostołów, w domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział, idę przecież przygotować wam miejsce, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. W niebowstąpienie Chrystusa jest zapowiedzią tego, że będziemy tak jak On z duszą i ciałem w niebie. Pierwsza tego dostąpiła Maryja. Po swoim ziemskim życiu z duszą i ciałem jest w niebo wzięta. I z nami też tak będzie. Jeśli będziemy mieli w dłoniach linkę wiary i naszą nadzieję, kotwicę złożymy w ręce Boga. I to niech będzie naszą radością w dzień niebowstąpienia Chrystusa i w całym życiu. Jezus dzięki temu
że wstąpił do nieba, jest z nami i czeka na nas w niebie. Amen.